mnie kawy nie wziąłeś? Ja? Nie, do siebie mówiłam, jak zwykle. Ty, mężczyzna ma chyba prawo czasami sobie wziąć kawę, usiąść, odpocząć. Ale jeżeli ci przeszkadzam, to ja mogę pójść do tej... Nie. Siedź sobie, pij swoją kawę. Ja sobie sama zrobię. Coś się stało? Źle się czujesz, tak? Bo dziwnie się zachowujesz. Ale o co ci chodzi? Ja tylko sprawdzam, czy tu przyszła moja kawa. Ale ja nie wiedziałem, że miałem ją przynieść. Trzeba było mi o tym powiedzieć. A dlaczego ja mam ci o wszystkim mówić? Dlaczego ja mam ci o wszystkim mówić? Nie możesz się czasem domyśleć? Co to ja w myślach czytam, czy co? Skąd mam wiedzieć, czego ty potrzebujesz, skarbie? Weź mi nie skarbiaj. Kobieta potrzebuje czasem miłości, troski, opieki. Znajdujemy się w sali kolumnowej Urzędu Gminy Piszczac, w Piszczacu. Dzisiaj czekamy na panie z okazji Dnia Kobiet. Zorganizowaliśmy taką niespodziankę dla wszystkich kobiet. Jest to spektakl. Spektakl Czas na Miłość. W roli głównej pani Marzanna Graf i pan Aleksander Mikołajczak. Czyli coś nowego, coś innego specjalnie dla naszych pań, tak aby podkreślić to, że zawsze o nich pamiętamy, doceniamy i pamiętamy o tym, że to święto, które co roku obchodzą, jest nie tylko raz w roku, ale przez cały rok. Dzień Kobiet to taka chwila oddechu dla każdej kobiety. Każda z nas potrzebuje być przez chwilę wyjątkowa i o tym też jest sztuka Czas na Miłość. O tym, że zawsze jest czas, abyśmy coś zmienili w swoim małżeństwie, coś poprawili i abyśmy zawsze byli gotowi na lepszy związek. Dlatego tu jesteśmy w Piszczacu i zagraliśmy spektakl pod tytułem Czas na Miłość. Zapraszamy wszystkich serdecznie na Facebooka Mam Teatr. Bądźcie z nami, na pewno tu jeszcze wrócimy, bo fantastyczna jest tu publiczność. Do zobaczenia.